Witajcie, chciałabym Was zaprosić dzisiaj do nowego programu pod tytułem Studnia. W tym programie chcę Wam zwrócić uwagę na kilka prostych i niebanalnych spraw. Zaczniemy od różdżki. Jak to ludzie potrafią pięknie czarować, pięknie opowiadać. Może powiem Wam wierszyk, który pewnie świetnie znacie, ale do tego tematu będzie nam bardzo pasował. W pokoiku, na stoliku, było mleczko i jajeczko. Przyszedł kotek, wypił mleczko, a ogonkiem stuk w jajeczko. Przyszła mama, kotka spiła, a skorupki wyrzuciła. Przyszedł tato, kotka schował, a mamusię pocałował. Ten prosty wierszyk namacalnie pokazuje nam sprawy, na które zwracamy uwagę. Niektórzy widzą pozytywne strony, jakieś dobro, a są ludzie, którzy bezustannie, cały czas chcą nam znaleźć dziurę w całym. I teraz spojrzenie, w którą stronę my kierujemy wzrok, na dobro czy na zło, powoduje, że tworzymy taki właśnie świat, albo dobry, albo zły. Tworzenie dobrego świata jest zadaniem nas wszystkich, głównie nauczycieli i ludzi, którzy stwarzają pewne warunki. Jeśli chcemy, żeby ten świat rzeczywiście wyglądał barwnie, kolorowo, był dobry i zdrowy, musimy taki świat tworzyć wszyscy, bez wyjątku. I jeśli zdarza się, tak jak temu kotkowi, no, że przez przypadek coś przez nieuwagę zrobi, to nie znaczy, że już wszyscy musimy tego kotka potępić, prawda? Zdarza się, że właśnie ten kotek ma wiele takich cech, które nam wszystkim są bardzo potrzebne. Ale kotek też potrzebuje mleczka, potrzebuje się napić. I teraz co my z tym kotkiem zrobimy? Zaczarujemy go. Albo będzie to dobry kotek i będziemy go chwalić, albo to będzie kotek B. No bo stuk jajeczko, czy stuku jajeczko, nie wiem, kto jest tak naprawdę w tym wierszyku, ale zwróćmy uwagę, że na potrzebę pewnej ochrony. Ochrona to jednak dostrzeganie dobra w człowieku, aby on odnalazł również to dobro w sobie. Bo pokazując dobro w drugim człowieku, powodujemy, że on staje się lepszy. Natomiast wytykanie jego wad, cały czas wyszukiwanie dziury w całym, albo spoglądanie na ser poprzez pryzmat właśnie tych dziur, że ser żółty to tylko dziury, a nie ser, to właśnie prowadzi donikąd. Ludzie wtedy odpłacają nam tym, co otrzymują. A więc dawajmy ludziom pozytywy, dawajmy ludziom co im jest potrzebne do życia. A więc dobro, zaufanie, mądrość, pogodną stronę życia, a wtedy ten świat na pewno będzie lepszy. Do zobaczenia w następnym odcinku.